teraz totalnie budżetowy smartfon od LG, czyli LG L Fino, 4,5-calowy ekran VVGA IPS, natomiast 1 GHz, 4-rdzeniowy procesor, 8-megapikselowa kamera, przednia VGA, 1900 mAh baterii, 1 GB RAM-u i Android 4.4.2 KitKat. Tak się oto ten smartfon prezentuje, również brak przycisków gdziekolwiek tutaj z boków i na dole. Ten smartfon będzie miał prawdopodobnie niedługo premierę. Tutaj ma aparat wspierany jedną pojedynczą diodą LED. Z tyłu oczywiście przycisk uruchamiania blokady ekranu, natomiast na dole gniazdo ładowania, do góry gniazdo mini jack na słuchawki. No i cóż, całkiem również jest to kompaktowe urządzenie, jest to urządzenie poręczne, ergonomiczne, ma fajne kształty, plastikowe wykończenie, natomiast z fajną, ciekawą teksturą, jak zresztą tu możecie widzieć, co sprawia dosyć miłe wrażenie i trudno tutaj się do czegokolwiek przyczepić. Nie wiem jak z wydajnością tego urządzenia, sprawdźmy jeszcze sobie tradycyjnie aparat. Aparat, to nie był aparat. Również szybkość, prędkość migawki jest bardzo, bardzo słaba, nie? Bo wolna jest ta migawka. O, ich zdjęcia z przedniej kamerki to już w ogóle jest tragedia. Także to jest, no cóż, typowo budżetowy smartfon, jednak z najnowszym Androidem, więc zobaczymy w jakiej cenie on będzie. Jeżeli będzie w cenie fajnej, to myślę, że może się fajnie przyjąć na polskim rynku. W ogóle się nie na nim pojawi, no ma się na nim pojawić, ale zobaczymy jak to będzie w przyszłości. vt.pl. I cóż, to tyle. LG G Fino, naprawdę LG L Fino, LG G Fino, całkiem fajne urządzenie.